przyznam się, że może idzie mu dobrze w miarę swoich możliwości, że gra i stara się. Moim marzeniem na pewno jest, żeby dużo zarabiać, żeby mamie kupić wszystko, co będzie chciała. Siostrze pomóc. No i być dobrym piekarzem. To jest jego marzenie. A my jako rodzice staramy się pomagać mu w spełnieniu tego marzenia. Ale musimy też mieć taką alternatywę, że jak coś nie wyjdzie, no to musi mieć chłopak wykształcenie. Także musi to iść w parze. Nauka z piłką. Nie za wszelką cenę tylko piłka, ale też nauka. Trenuję w drużynie ŁLKS U2 Bytów. Jakby zrobiliśmy taki transfer na początek sezonu. Gram na pozycji wysunięty napastnik. Jak zaczynałem piłkę nożną w moim życiu, no to jakby poszłem z piłką na Orlik, to gimnazjalista nazwał mnie Pujol i właśnie z tego się wzięła moja ksywka. No i jesteśmy zadowoleni właśnie, że powstała ta szkółka, że nie musimy gdzieś z dzieckiem dalej, że jest możliwość, że może do ukończenia co najmniej gimnazjum tutaj trenować pod okiem, obserwacją tak jakby tych trenerów z Lechii. Nie ma problemów z nauką, bo pasek, jaki miał czerwony, tam biało-czerwony na koniec czwartej klasy, zachowanie bardzo dobre. Dostał też stypendium naukowe, tam niewielką kwotę, ale to cieszy i mobilizuje, bo stara się w dalszym ciągu i absolutnie nie kolidują te treningi z nauką, nie ma kłopotu. No Bartek no, jest takim piłkarzem, myślę, wyróżniającym się w tym zespole. Potrafi uderzyć z główki. Nie jest tylko tak, że gdzieś tam wleci i strzeli gol, ale potrafi nawet z główki, pomimo niskiego wzrostu w swojej drużynie. Latem, kiedy tak biegałem z moim psem, która wabi się Sara, biegaliśmy, ja nakręcałem moim aparatem, dałem do mojego programu, no i edytowałem. No jakoś wyszło fajniej. Będę nakręcał i montował filmy, no bo to jest moja druga pasja. Założę kanał na YouTubie, będę tam wysyłał filmiki z techniki i wszystkie moje poczynania.